Szukam żula, przykładam mu zapalniczkę do ryja. Jeśli dobry żul, to będzie zionął ogniem przez kilka minut. Wykorzystuję to do podpalenia zapałki. Lecę do domu, a że zapałki szybko się spalają, to zapalam jedną od drugiej. Jak już wejdę na chatę, to odpalam gazówkę, kładę patelnię i zalewam olejem i idę grać w coś na kompie. Gdy czuję, że coś się pali, to biorę patelnię z ogniem, wychodzę na dwór i podpalam od tego grilla. Gdy już się ładnie brykiet rozpali, to wrzucam na grilla kawałek wieprzowiny i czekam, aż zleci się tłum arabów, a za nimi banda sebiksów chcących spuścić im w pierdol. Dochodzi do rozruby, po czym przyjeżdżają bagiety na sygnale, aby stłumić zamieszki i zamknąć za kratami dobrych chłopaków. Ja w tym czasie ukradkiem wchodzę do suki z włączonymi syrenami, bo sam nie wiem, jak je włączyć, no i gnam przez miasto do jednostki wojskowej. Wbijam się na chama przez bramę, cieć nawet nie wie, co się dzieje, podjeżdżam pod magazyn i wbijam się, krzycząc coś w stylu: "Wszyscy na glebę!" Jednostka w paraliżu, nie wiedzą, co się dzieje. Ja na spokojnie biorę jedną rację żywnościową, bo w środku są fajne chemiczne podgrzewacze, wyjmuję zimny kawałek pizzy z wewnętrznej kieszeni kurtki i sobie to odgrzewam.